Szczęśliwe kraje, gdzie po głowę nie wraca, nie idzie w niwecz wśród gromów i burzy. Lecz gdzie czyn wszelki ojczyznę wzbogaca i myśl każda jej kryją. Pamiętasz głosy zza krat wykradzione, Bartka Mojżesza, kufla Słowianina i będę widać z Rzymska naruszone. Ojca maja 1831 roku my, najszaleńsi buntownicy polscy, ze pamięć o utraconej i zakazanej naszej konstytucji majowej, w 40 lat po jej uchwaleniu ogłaszamy projekt konstytucji dla Europy jako ustawę mającej zapobiec wojnom. Artykuł pierwszy. Wszystkie narody, jeżeli chcą używać trwałego pokoju i szczęścia, mają się wyrzec swojej wolności. Mają się wyrzec swojej wolności i zostać niewolnikami praw. Artykuł drugi. Prawa, o których tu mowa, mają być tłumaczem przewiecznej prawdy, czyli woli Boga, objawionej nam przez Jego przykazanie. Kochaj bliźniego twego, jak siebie samego. Artykuł trzeci. W obliczu Boga i prawa wszyscy ludzie, a zatem i wszystkie narody, są sobie równymi.